Cześć, witajcie moi widzowie i górnicy. Z tej strony wasz oczywiście Baksik. I co? Jesteśmy my już w tej chwili po halvingu Bitcoina. A giełda niestety nas nie rozpieszcza. Miało być tak wspaniale, że po halvingu wszystko będzie bardzo pięknie szło do góry. Będziemy się cieszyć i coraz bardziej więcej zarabiali, kopiąc naszymi różnymi maszynami, prawda, w naszych kopalniach. Ale no jakoś nie wiem jak wy, ale ja ostatnio nie bardzo to widzę, żeby tak było, jak miało być zapowiadane. Było kilka tam wzrostów chwilowych, trochę Bitcoin tam poszedł prawie pod 9600 coś, ale żeby przebił dziesiątkę, jakoś się nie udało. Jeszcze przynajmniej po tym halvingu. Przed halvingiem coś było, że udało się, że Bitcoin podniósł swój walor ponad 10 tysięcy dolarów, a w tej chwili no jest jak jest. Dzisiejsza widzę znowu sytuacja korekty na wszystkich krypto tych najważniejszych, więc no zamiast zacierać ręce, to oczywiście trochę się zawsze każdy denerwuje, dlaczego znowu jest odwrotnie. No, dzisiejszy kurs mamy 9411 dolarów za Bitcoina, Ethereum mamy 195 dolarów, na minusie są to walory dobowe 2,90 Ethereum i 2,40 Bitcoin. Moi drodzy, co mnie interesuje, no Ripple mamy, prawda, 0,198 tam, prawda, z tego centa, minus 2,26 dobowo. I teraz co jeszcze tu mamy? Zobaczmy sobie na Monero 63,65, na minusie 2% dobowo. Trona, którego ja kopę właśnie cały czas, mamy 0,014 w sumie, no 149 bym powiedział, czyli minus 1,74%. Na dobie Classic Ethereum 6,52. No, Ethereum jako jedno z coinów chyba tutaj uratowało się i nawet poszło w górę 4,20. Zcash, no 42 dolary, na minusie 2,48. No i co tutaj jeszcze? I Ravencoin, który oczywiście jest po zmianach, prawda, algorytmu na Kafka. Zobaczymy, jak on tutaj sobie radzi. No, widzimy, że jest prawie minus 3% dobowego. 0,0187 centa mamy w tej chwili cenę, więc nie jest to tak do końca super rewelacyjnie. Powiem wam bardziej, widzicie, mówiłem wam wcześniej o kopaniu Zilliqui. Co niektórzy śmiali się, oczywiście twierdzili, że no po co Baksik, ty wymyśliłeś jakieś kopanie Zilliqui. Kto ukopał, kto poczekał, no ja wcześniej wymieniłem, no nie chciałem bardzo czekać, no to więcej straciłem, no oczywiście chytry dwa razy traci. Zawsze to jest prawdziwe i szczere, więc było ponad 25% wyszczału. Oczywiście zobaczcie tutaj na tych, prawda, próbuję tutaj wam to tu powiększyć. I wzrostu było naprawdę dość dużo, bo zobaczcie jak tu pięknie wyszczeliła na Zilliqua i mieliśmy naprawdę piękny potencjał, co mieli oczywiście ci, co zostawili sobie te Zilliqui do wymiany, no to naprawdę mogli zarobić, bo sporo poszła do góry i na giełdach można było fajnie oczywiście sobie to wymienić na Ethereum czy Bitcoina czystego. To w tej chwili no trochę nam te walory spadły, ale i tak jest jeszcze bardzo przyzwoita cena, żeby sobie oczywiście trzymać. 9,15 dobowego procenta mamy wzrostu na tym coinie Zilliqua. To dość jest przyzwoicie, a powiem wam na marginesie, że co około gdzieś 20 do 25 spodziewam się, że jeszcze będzie większy udział wzrostów na tym coinie i kto ma, to oczywiście niech się nie martwi, że przejechała mu okazja wymiany to na Ethereum czy na BTC, bo bez żadnego problemu dalej będzie jeszcze mógł oczywiście to wymienić, bo Zilliqua będzie miała dość duży tam jakiś nowatorski projekt i coś będą przedstawiali, więc w tych datach właśnie coś tam ma być prezentowane, więc na pewno ceny Zilliqui jeszcze nam poszybują do góry. Więc warto było kopać Zilliqui, oczywiście, że zawsze było warto i dalej ja proponuję, kto jeszcze kopię, to niech ją sobie jak najwięcej ukopię, bo oczywiście przez to będzie więcej mógł do wymiany wymienić na BTC czy Ethereum.
Co u mnie tu na kopalni? No, koparki wszystkie pracują. Trochę pozmieniałem technologię kopania. O tym będę robił kolejny materiał. To będę tu opowiadał co, jak. Dzisiaj się chcę skupić na czymś innym, bo chcę zaprezentować wam nowy portfel, w ogóle porównanie dwóch portfeli do oczywiście trzymania w krypto swojego z szerokimi możliwościami na jednym portfelu. No tutaj mogę zaprezentować, że na Netpoolu, tym co, który prezentowałem w poprzednich materiałach, tam Unimine Able, kopię sobie tutaj Trona. No już odświeżmy sobie, ile tu już mi się udało ukopać. No, jak najbardziej w tej chwili no, już mam ukopane 12,5 tysiąca ilości Trona. Pracują mi teraz dwie koparki, akurat tutaj RX Radeony. No i cały czas sobie tam kopią, wychodzi tak 350 parę. Tak jak widzicie, 356 do 360 trona na dobę w stanie mi te dwie koparki wykopać. No i co ileś tam minut, 30 do 50 minut jest wypłata, prawda, z tego ukopania. Minimum jest 15 tronów trzeba ukopać, żeby oczywiście dostać wypłatę na portfel. Drugie, kolejne kopareczki ustawiłem sobie na nowego coina, też na tym poolu Unimine Able, moi drodzy, na Kosmos. Proszę, część Atom. Jest to, prawda, jako Atom, ale tu zaraz wejdziemy. O, jest Kosmos. Tak się nazywa ten coin. Dlaczego ustawiłem na taki jakiś specyficzny, nietypowy, no, mało znany coin? Zaraz to wszystko wam zaprezentuję. O co w tym całym, prawda, tutaj kopaniu chodzi i dlaczego to zrobiłem. Kopię sobie tutaj to na, w tej chwili na Edhashu, prawda, ustawione mam na Edhash kopanie, tutaj tak samo miałem na Tronie ustawione, widzicie, kopanie na Edhashu, czyli koparki do, tak jakbym kopał sobie ETC czy ETH, ale tu jest pól wymienny, więc kopę sobie na Edhashu jedno i drugie, a dostaję to, co sobie życzę, prawda, tutaj na tym poolu. I jest to tak zwany multipool. Ten pool znalazł i zaprezentował i mi tutaj przedstawił mój dobry, fajny, prawda, przyjaciel Pushin z Discorda. Pozdrawiam cię serdecznie. Jak zawsze wcześniej tam o tym ETH plus ZIL, on tutaj też mi tą swoją tam możliwość dowiedział się, jak, co, z czym mi to pokazał i dlatego podziękować chcę ponownie mu za to, że jest wytrwały, szuka, zawsze coś analizuje i dopiero, prawda, wprowadzamy to w życie, pokazujemy dla was wszystkich również tutaj z naszego kanału, prawda, górników i zainteresowanych, żeby sobie też ewentualnie działać na tym poolu. Zobaczcie, już w tej chwili jest 367 minerów, którzy kopią tutaj z nami, czyli no jednak ludzie pomalutku, górnicy przestawiają swoje maszyny i przychodzą na ten pool do kopania. Dlaczego się tu lepiej opłaci mi kopać? Po prostu z tego powodu. Po co mam męczyć moje maszyny na czyste ETH czy ETC, kiedy wszyscy prawie rzucają maszyny i tam to kopią. I ta trudność no niestety nie maleje, a wręcz jednak odczuwalnie poprawia się wzrostowo, że zamiast maleć no to wzrasta. Jedynie ETC trochę tam osłabło, ale ETH no to jednak trzyma się na jakimś wyżowym poziomie. Więc wolę kopać sobie tu mniejsze poziomy trudności i dostawać coiny takie, jakie chcę, po to, żeby z nich coś też dodatkowego jeszcze uzyskać. Ale to zaraz wam powiem, o co biega. Tu na razie już ukopałem tego kosmosu, tego coina kosmos. Ukopałem 2,89, prawda, sztuki mam ukopane. No i wychodzi mi tak 1,50, tak jak widzicie, 1,54 na dobę wychodzi mi tego coina, że ukopią mi te moje tutaj w sumie trzy koparki, dwie mocniejsze, jedna taka słabsza. Ile kosztuje w ogóle ten coin Kosmos? Już sprawdzimy sobie. Mamy go tutaj na CoinMarketCap. Cardano. Szukamy Kosmos, Kosmos Tron. Jest, tu widziałem. O, jest Kosmos. Zobaczcie, 2,48 dolara za sztukę. Czyli nie jest to taki bardzo tani coin. Dość, raczej bym powiedział, no, dość taka rozsądna kwota. No, tańszy jest niż Ethereum Classic na pewno i no, na poziomie jest, moi drodzy, EOSa na przykład, tak jak widzicie, Tezosa tak samo, na tym samym poziomie się on tutaj kształtuje cenowy. I teraz tak, jeszcze zerknijmy na Ravencoina, bo moje tutaj jedna koparka pracuje i kopie mi Ravencoina 1070. No co, już 981 sztuk Ravencoina łącznie na tym polu mi wykopała.
a dobowo jest mi w stanie wykopać 140, tak, dwie sztuki, tak podaje mi w tej chwili z 24 godzin odczyt pól, czyli tak wychodzi 2,60 parę do 2,80, zależy od kursu, oczywiście w danym momencie Ravencoina na dobę tyle mi ukopie ta 10,70 wartości Ravencoina. Moi drodzy, tak, przejdźmy do sedna tego materiału. Mamy tak, taki główny jest portfel Exodus. Jak większość, prawda, z Was zaczynających, no, polecałem i polecam dalej, nie mówię, że jest zły czy coś. Jest bardzo dobrym, pewnym portfelem pod każdym względem. Exodus, zabezpieczenia bada się przyzwoite, multum użytkowników, ciągle aktualizowany, ciągle dodatkowe możliwości. Już mamy ponad 100 kryptocoinów, prawda, i do dyspozycji tu na tym portfelu. Ciągle są nowe jakieś dokładane. Mamy, moi drodzy, możliwość tego posiadania na wszystkich naszych platformach, czyli na Windowsie, na Macu, na oczywiście Apple i na Androidzie, czyli na wszystkie jest opcje on dostępny, możemy posiadać tego walleta. I jest oczywiście też połączenie, tak zwany system security z Trezorem. Możemy go, jeśli mamy Trezora, możemy go ze sobą spójnie połączyć i będziemy mieli Exodusa złączonego z Trezorem i wtedy mamy na bieżąco wszystko informacje tu i tu przekazywane i mamy, prawda, tak zwane zabezpieczenie podwójne. Więc dlatego, moi drodzy, Exodus no jest na pewno bardzo uniwersalnym i bardzo profesjonalnym portfelem dla każdego nowego górnika, jak i też zaawansowanego. Polecam go bardzo, bo sprawdzony mam ten portfel przez już wiele lat eksploatacji. Na razie jestem bardzo mega zadowolony z niego i mi się dobrze na nim oczywiście działa. Link pod materiałem jest do strony tej Exodusa i do pobrania ewentualnie instalki sobie, jeśli nie macie tego portfela, żeby zainstalować. Można tutaj, wystarczy sobie założyć wszystkie te zabezpieczenia, pospisywać sobie wszystkie te klucze, prawda, i 12 fraz przepisać, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze, tak żeby w razie czego mieć zabezpieczenie, jakby coś się stało wam z komputerem, z dyskiem, cokolwiek, to żebyście mogli to od nowa odrestaurować, prawda, mieć dostęp do swojego portfela na następny raz, instalując go na innym ewentualnie danym komputerze. Ale wiadomo, potrzeba jest matką wynalazków, więc pojawił się nowy portfel. Może nie jest już taki nowy, bo już jest jakiś czas. Jest to Atomic Wallet. Bardzo dobry portfel, naprawdę świetne możliwości ma. Też bardzo dobrze zabezpieczony. Ma więcej coinów do dyspozycji, bo mamy ponad 300 coinów. Jest dostępny, tak jak widzicie, na wszystkie platformy Windows, Macintosh, Ubuntu, Debian i Fedora, plus jeszcze oczywiście na Apple i Android, tak jak widzicie. Mamy to dostępny, ten portfel, na wszystkie możliwe platformy. Dalej, jest tutaj możliwość tak zwanego cashbacku, czyli jeśli coś tam kupujemy i, prawda, wysyłamy, to będzie nam coś tam zwracane. Nie wiem, jak to działa, jeszcze nie eksperymentowałem tego. Więc jest tutaj jakiś z Binance'em, prawda, powiązanie. Tu ewentualnie to wszystko jest do przeczytania. Poczytam może każdy. Link jest pod materiałem. Mamy tak zwane, prawda, jeśli sobie tam wykupimy jakiś poziom tego tutaj na portfelu, tam za ile tam możliwości, to oczywiście w finansowych, to mamy tak zwany dodatkowy poziom bonusowy na tym portfelu. Ale to zaraz będę chciał wam to zaprezentować. I dalej, możemy mieć, kupować sobie krypto na tym portfelu, nie mając na przykład żadnego konta na giełdzie czy coś. Możemy kupić sobie krypto poprzez kartę daną własną, czy to będzie w tym przypadku Visa. I możemy sobie zakupić oczywiście to krypto. Oczywiście jest tam doliczane fee, tak zwane 5%. No nie jest to tanie, bo jak popatrzyłem, przeliczyłem, no to troszkę do wychodzi słono w stosunku do, jakbyśmy kupili to na giełdzie jakieś krypto. Ale ktoś, jeśli no nie chce na giełdzie, nie chce się tam ujawniać, nie chce informacji przekazywać, jakichś swoich danych, prawda, zdjęć z tego dowodu, czy tam z prawa jazdy, no to oczywiście najlepiej, prawda, zrobić sobie tutaj można i zakupić te krypto poprzez kartę swoją jakąś tam płatniczą. Tutaj mamy te wyszczególnione wszystkie
tak jak widzicie, coiny, które są do dyspozycji, takie główne, a więcej jest wszystkiego oczywiście na samym portfelu, więc jest tego dość sporo i naprawdę można sobie tutaj sporo podziałać, mając wielki potencjał tych coinów. O, mamy tutaj wyszczególnione całe rozszerzenie wszystkich coinów, które są dostępne na tym portfelu. I oczywiście ten portfel jest taki dość fajnie uniwersalny dla każdego małego, jak i dość zaawansowanego górnika, żeby sobie oczywiście posiadał taki portfel. Teraz tak, co jest jeszcze takiego bardzo fajnego w tym oczywiście portfelu? W tym portfelu mianowicie jest coś innego, nowego w stosunku do Exodusa. W Exodusie możemy trzymać coiny i w sumie tylko tyle. No nie możemy na nich ani zarabiać, ani, prawda, jakieś lokaty trzymać sobie, żebyśmy coś tam z tego mieli, że trzymamy te coiny, jak mamy potrzebę długofalowości, na przykład trzymania. Atomiku ktoś wpadł na mądry pomysł, że jest tak zwany system stakingu. I wtedy o co chodzi z tym stakingiem? Czyli możemy sobie, moi drodzy, wyszczególnione mamy takie główne coiny. O, i mamy możliwość zarabiania na tych coinach. Wrzucamy je sobie do tak zwanej systemy lokaty i zarabiamy procentowo. Jest tu kilka różnych coinów wybranych, jakie możemy mieć te stakingi. Tu jest decentralizacja stakingu, tak opisana. Nie wiem, prawda, jak to się ma, co do czego, ale oczywiście warto tutaj przeczytać to. Mamy tak, główny coin to jest Kosmos, ma ponad 8,17 w tej chwili, prawda, rocznego do zysku, bo to jest na rok liczone, 8,17. Tezos 5,81% na rok, Ontology 5,60 na rok procenta zarobku, Komodo 5,1% na rok, Tron 3,96 na rok, Neo 1,39, Cardano 3,7, Algorand, nawet nie wiedziałem, że taki coin jest, 5,6% i Wehain mamy 1,41%. Czyli mając takie coiny krypto, wrzucamy sobie je do z tego portfela. Ja zaprezentuję Wam oczywiście tu na przykładzie mojego, jak się to robi. Założyłem sobie tutaj taki portfel i moi drodzy, co mianowicie tu u mnie jest? No, Bitcoina w tej chwili nie mam, ani tutaj, prawda, nie wpłacałem. Tylko jedynie tutaj mamy podstawowe ceny w złotówkach, bo tu sobie, jak uruchomimy, zainstalujemy tą aplikację, to pierwsze to sobie możemy tu zmienić, bo normalnie wystartuje to w dolarach, tak jak widzicie. O, mamy walory dolarowe. A tutaj wystarczy sobie zmienić na PLN-y. Poszukać sobie, prawda, tutaj szukamy, patrzymy, o jest, polska flaga PLN-y. I mamy przeliczone po kursie oczywiście dnia i po kursie krypto, jak stoi, mamy w złotówkach przeliczone. I tu mamy wyszczególnione, tutaj widzicie, wszystkie coiny, jakie są dostępne na tym oczywiście portfelu. I możemy sobie zbierać, wrzucać jak najbardziej do tych coinów, bo wystarczy na przykład weźmy sobie na Zilliqę, naciskamy i możemy sobie zrobić, tu mamy adres swój przychodzący, a tu możemy wysłać w tym Zilliqę gdzieś tam do kogoś albo na giełdę na przykład. Tak to działa, żebyśmy wiedzieli. Tak samo, no, weźmy sobie na przykład, co tu, Wehain, to samo. Widzicie, mamy przeliczone i tu przychodzący, wysyłający. OK. I teraz co ja tu sobie zainstalowałem, wrzuciłem sobie. Wrzuciłem sobie tutaj, moi drodzy, Trona i zacząłem sobie właśnie tego kopanie tutaj Kosmos. Kosmos już mam 2,90 w tej chwili na saldzie, to jest 30 zł, tak jak widzicie. Bo 10 zł 36, tak przelicza nam wallet tutaj Atomic, że tak w tej chwili tyle jest warta jedna sztuka. Czyli 2,90, no to mam 30,05. Dzisiejszy wzrost jest plus 2 punkty procentowe. Trona mam w tej chwili 3031 wrzuconego. To jest 188 zł. 0,06 zł to jest warte 1 tron oczywiście. 2,16 na plusie tutaj mamy zysku. I teraz tak. Tu możemy sobie, moi drodzy, na przykład chcemy kupić krypto. Buy krypto, wchodzimy. I tutaj sobie ustalamy jakąś kwotę, dajmy na to, że chcemy na przykład za 1000 zł sobie kupić jakieś tam krypto, prawda? Mamy z 1000 zł i sobie tu wybieramy ETH, no to dostaniemy tyle ETH. Zobaczcie, pisze wyraźnie 5% fee
i minimum musimy za 42 zł kupić, żebyśmy oczywiście uruchomili ten proces zakupna. Transakcja trwa od 10 do 30 minut i oczywiście możemy kartą Visa zapłacić, więc musimy spokojnie to przejść ten cały proces. Tylko wybieramy sobie na przykład ETH, możemy sobie wybrać, moi drodzy, BTC i przelicza nam od razu, ile dostaniemy sztuk tego BTC za te 1000 zł. Dlatego powiedziałem, że jak patrzyłem sobie, przeliczałem do oczywiście nawet BitBaya czy do Binance'a, no to tutaj troszeczkę wychodzi to mniej korzystnie dla nas, jakbyśmy chcieli kupić. Tylko tyle, że no jesteśmy teraz zwani do całkowicie chyba anonimowi, poza tylko to, że musimy podać dane z karty swojej. No to ta anonimowość też tak do końca może nie jest taka całkowita, ale przynajmniej nie afiszujemy się gdzieś na giełdach, że robimy jakieś transakcje kupna oczywiście tam krypto. Ale no to jak mówię, kto jak woli. Jeden chce kupić tak, drugi chce kupić na giełdzie, bo uważa, że tam dla niego jest pewniejsze, bezpieczniejsze. Mamy tutaj różne krypto do wyboru. Możemy sobie Ripple zakupić za te 1000 zł, proszę bardzo, przeliczone od razu. Możemy sobie Trona kupić za 1000 zł. No to mamy ponad 14 tysięcy sztuk Trona po dzisiejszym kursie. No te główne, najważniejsze oczywiście możemy sobie zakupić Dasha, proszę. Wychodzi nam 2,80, prawie 4 nasze sztuki za te 1000 zł. Okej, myśmy ja nie będę tutaj żadnych transakcji kupował, tylko jeśli byśmy chcieli, no to naciskamy continue i trzeba podać wszystkie dane po kolei, jakie się wyświetlają. Ale wejdziemy sobie w zakładkę staking. I tutaj możemy właśnie, zobaczcie, sobie wrzucić dane coiny na to, żeby właśnie nam zaczęły zarabiać i procentować z czasem. Bo to jest liczone w skali roku, ale dzielone jest na każdy miesiąc. Czyli po każdym miesiącu już dostajemy jakąś tam procent tego, co już włożyliśmy sobie do inwestycji. Ja tutaj mam kosmos, chcę ukopać go na 10 sztuk i dopiero wtedy przy 10 sztukach będę mógł sobie, widzicie, od 7 do 11% jest rocznie, będę mógł sobie dopiero włączyć stake, czyli tak zwane, prawda, zarabianie poprzez coiny. Że coin będzie sobie leżał, ale będzie między innymi też zarabiał, tak jak lokata w jakimś tam banku. Tylko że no oczywiście lokaty w naszym banku w Polsce, w każdym, większości tych banków w Polsce, to mamy takie, że między 1 a 2 chyba z groszem, no ile się uda komuś tam osiągnąć taki pułap procentów, a tutaj no na jakimkolwiek prostym krypto mamy, widzicie, powyżej 7, 8 do 10 nawet możemy mieć procent. Wiadomo, że to jest liczone w skali roku, w lokacie również jest liczone w skali roku, więc jakby nie było, tu wychodzi to bardziej dla nas korzystnie. Ja teraz tutaj tego nie będę robił, stejkowania na tym kosmosie, no bo poczekać muszę, aż te 10 sztuk mi ukopie, prawda, moje tam te dwie koparki ukopią mi, a zrobię to na Tronie. Już tu wrzuciłem sobie pierwszą partię, 6047 tronów do stejkowania. To powiem wam, że dość fajnie mi to wyliczyło, bo wyszło mi tam wtedy w tym dniu, kiedy to wrzucałem i uruchamiałem, to wyszło mi 19,90 zł za cały okres roku, tak mi wyliczyło. Szału nie ma, ale no zawsze i dobre, i te 19,90. Zobaczymy, jak to się teraz będzie miało, bo w tej chwili mam na stanie 3031 trona. Czyli zrobimy sobie stake i zobaczymy, w tej chwili to wartość jest 188 zł i zobaczcie, poprzez po roku czasu wyświetliło nam, że mamy 9,44 zł, przyjdzie mi po roku czasu 151 tronów za to, że będę je tutaj oczywiście sobie trzymał, żeby no, poczekać na lepsze kursy. I to mamy liczone, moi drodzy, nie od wartości, tylko liczone mamy od ilości. Brana jest ilość coinów, a nie ile one kosztują. I wtedy dostajemy, ile, prawda, dostaniemy tych dodatkowych bonusów. Czyli tu jak mamy 3000, no to jest brane pod uwagę, że to jest 151 tam tych stronów mi przyjdzie, prawda, po tym czasie oczywiście. No tego roku łącznie, bo co miesiąc będę już miał wypłacane, ale oczywiście łącznie, żeby dostać tę wartość, to muszę poczekać ten rok czasu. No i naciskamy sobie stake i tutaj musimy podpisać oczywiście od nowa swoje hasło. I potwierdzamy.
czekamy do 5 minut, moi drodzy, i trzeba poczekać, żeby się oczywiście ten stake uruchomił i wtedy będzie to już tak zwany coin zamrożony, wrzucony do systemu lokaty. Można go w każdej chwili wyłączyć. Na przykład no, potrzebujemy coś z tym coinem tam wymienić, go sprzedać. No to oczywiście możemy to zrobić no, nawet za dzień, za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Dostaniemy tylko tyle, ile będzie wyliczone przez ten czas, ile to leżało. Nie będzie więcej nam przyznane, tylko za tyle, ile mieliśmy zamrożone, to za ten czas dostaniemy oczywiście tą wartość tego bonusu. A jeśli poczekamy ten cały rok, no to dostaniemy całą wartość, która tu była przyznana. Zobaczmy, czy to już się zrobiło. Odświeżmy zaraz powrotem ten staking. Tu już mi jeszcze się przetwarza. Jeszcze się przetwarza, więc ok. Czyli mam total, będzie 9078, a jest jeszcze w trakcie przetworzenia 3031, więc musimy po prostu jeszcze poczekać, aż się to przetworzy. I teraz ja właśnie myślę sobie tak, ukopać na 10 sztuk tego kosmosu i wrzucić sobie też tego kosmosu wtedy na ten bonus właśnie większy, bo tu mamy od 7 do 11%, żeby zarabiało. I jeszcze sobie właśnie chcę ukopać, moi drodzy, Tezosa. Też jest fajnie tutaj możliwość zarabiania, bo od 4 do 7% i oczywiście można sobie tutaj włączyć to, żeby nam zarabiało, ulokując sobie te coiny. Więc dlatego ten pool, na którym tu właśnie sobie pracujemy w tej chwili, ja przynajmniej, Uniminable, po to właśnie jest coś fajnie ciekawie, że tu chyba on jest bardziej skierowany dla tych, którzy oczywiście chcą mieć te coiny ukopane, nie muszą kupować ich na giełdzie, bo mamy po to maszyny, żeby nam wypracowały to, bo możemy oczywiście te coiny kupić sobie na giełdzie i poprzez to, że będziemy je mieli zakupione, to od razu je sobie tutaj wrzucimy i zamrozimy. Ale tu możemy je ukopać, bo zobaczcie, jest kosmos do kopania, spokojnie możemy go wydobywać. Jest ten oczywiście tron i Tezos też jest, zaraz go znajdę wam. Jest, proszę bardzo, Tezos jest, posiadamy go tutaj, możemy go również tutaj spokojnie wydobywać. Zilliqua jest i jest też, moi drodzy, tron, który oczywiście ja tutaj od dłuższego czasu sobie kopię. No to tak jak widzicie i Monero można i prawda, jest jeszcze, o, Behind, jak najbardziej, o tym, co też tam mówiłem, że jest do, jako stake'owania, wyjedziemy sobie, jest Behind, no on jest akurat dość nisko, bo jest 1,63%, ale spoko, możemy go też próbować sobie, no Komodo jest 5% ponad, no to Komodo, no to tutaj się nie da ukopać, ale to Komodo możemy kopać atminerami Equihasha, akurat jakimiś tam Z9-kami czy A9-kami i możemy go kopać i wtedy sobie wrzucić tutaj do stake'owania, żeby nam ten portfel zarabiał tymi właśnie coinami, że po tym roku czasu, czy tam nawet pół roku, to zawsze nam przyjdzie jakiś bonus dodatkowych coinów, że one sobie tam leżą i czekają, o ile ich oczywiście wcześniej nie będziemy potrzebowali i wymienić chcieli. Strona, moi drodzy, jest tak, że mamy BitTorrenta, dostajemy za tego trona BitTorrenty poprzez to, że mamy go tutaj zamrożonego. To wtedy możemy go oczywiście, te BitTorrenty, wymieniamy sobie z powrotem na trona i znowu mamy już dostępne te, prawda, trony. To nie wiem, jak jest z kosmosem, co dostaniemy, czy dostaniemy oczywiście czy jakąś te coina kosmosa, czy jeszcze jakiegoś innego i wtedy oczywiście będziemy musieli to wymienić na, przewalutować sobie na z powrotem na przykład na kosmosa. Ale to mówię, kwestia, jak to będzie się przedstawiało, to będę wam pokazywał. Ja na razie sobie trona wrzuciłem i oczywiście będę chciał już, o proszę, przeszło, już mam zaakceptowane, total, mam 9078 trona i tutaj 9078. I jest, teraz ja bym chciał zrezygnować, no to musiałem nacisnąć unstake i wtedy wracają mi moje środki z powrotem do dyspozycji normalnie. Więc ja na razie je zostawiłem i zamroziłem. Saldo mi się tu zmniejszyło, tak jak widzicie, bo jest tylko jedynie w tej chwili ten kosmos brany pod uwagę, więc to, co jest na saldzie dostępne, tamto jest zamrożone i niewidoczne dla mnie do dyspozycji bezpośrednio na portfelu. Więc
warto sobie tu właśnie ten portfel zainstalować i coś tam dla siebie sobie na dłuższą perspektywę czasu, na przyszłość rzucić i zamrozić, zrobić sobie taki system lokaty, żebyśmy oczywiście mogli sobie coś tam dodatkowego zarobić. Mamy na bieżąco tutaj na tej stronie Atomic Wallet całą informację, jakie są te procenty. Jeszcze raz odświeżę to, jak to zarabia. Czyli najwięcej to ten Kosmos 8.17, Tezos 5.81, Ontology 5.06 i mamy Komodo 5.1. Tron jest prawie 4% w skali roku. Tak jest w tej chwili przedstawiana jego perspektywa zarobku. Więc no, warto sobie niektóre coiny nawet zakupić i wrzucić sobie tutaj i trzymać sobie długofalowo. Co do przyszłości, nie wiadomo jest znak oczywiście w krypto, bo nie wiadomo jest, czy za rok czasu te coiny wystrzelą bardzo wysoko w górę, czy nie wystrzelą, czy będą na tym samym poziomie. Co by nie było, to zarabiamy na ilości, nie zarobimy tutaj na wartości, bo wartość to kształtuje się na giełdach oczywiście. Ile będzie dany coin kosztował, to giełdy tym regulują, ale na tej ilości tu mamy zagwarantowane, że dostaniemy tyle i tyle dodatkowego coina po tym okresie roku, czy tam pół roku, jeśli będziemy go trzymali. Więc warto sobie to wrzucić i sobie tutaj trzymać, jeśli nie potrzebujemy tych coinów na bieżąco oczywiście posiadać. Ja też tutaj właśnie tak myślę sobie jeszcze dorzucić tego Tezosa i tego Komodo, żeby sobie tam jakoś pomnożyć tę możliwość kapitału. Niech leży, niech sobie tam czeka i zarabia samo z siebie, że będzie czekało. Na Exodusie no jak najbardziej jest bardzo dobry portfel, ale no to, że one są tam te coiny, to one jakoś nic nie przedstawiają wartości, że same nie urosną. Jedynie to, co giełdy oczywiście regulują. A to, że tutaj na tym atomiku można sobie to zamrozić i stajkować z tym, no to jest bardzo fajny, ciekawy temat, bo niektórzy nie potrzebują tych na żywo pieniążków, prawda, ukopanych coinów, więc oczywiście mogą sobie to, moi drodzy, rzucić i czekać spokojnie w tych coinach, żeby sobie mieć stajkowanie. Zawsze to jest jakiś tam plus. Ile się uda zarobić, tyle będzie oczywiście dla nas tutaj dodatkowego. No, patrzmy tutaj na poziomy trudności na kopaniu Ethereum. To zobaczcie, ten poziom tak no troszkę w górę, potem w dół, znowu w górę i w dół. Tak waha się cały czas no jakimś tam niewielkim tendencji wzrostowej, ale ogólnie widzę, że zainteresowanie na kopanie Ethereum no, dość dużo poszło w górę, no bo zobaczcie sobie liczby, jak i ile mamy górników, ile kopie w tej chwili Ethereum. To jest spore liczby naprawdę koparek i górników. To widać, że no, Ethereum jest oblegane w kopaniu w tej chwili. Bardzo dużo, prawda, kopie maszyn, prawda, tego ETH. Zobaczmy Ethereum Classic, jak mamy poziom trudności. No teraz mamy ten Trio Classic, no spadło nam ten poziom trudności nawet dość ciekawie, więc możemy coś więcej sobie pokopać. No dość sporo też również tych maszyn tutaj pracuje, tego Ethereum Classic, tak jak widzicie. Minerów jest dość spora liczba. Wszystko prawie powyżej iluś tam tysięcy. A są niektóre pule, które mają niewiele tam tutaj kopiących na ich pulach, ale no to mniej akurat znane i bardziej takie może odległe te pule, ale te główne wszystkie, czyli tu miners, czy nanopool, czy oczywiście etherminer, no to te są dość oblegane, najbardziej tak jak widzicie Ethereum Classic, o tutaj mocno. No Zilliqa też oczywiście 329 na Ezilu, to tam co się kopie w dualu właśnie ETH plus ZIL. I następny pool to Rust Pool, to mamy 128 minerów, kopie samego ETH, prawda, ZILA plus ETH jakiś coin. I dopiero w kolejny to jest Shard Pool, mamy 73 minerów, kopie oczywiście. No Zilliqa jest, no, tak jak powiedziałem, temat przyszłościowy. Niebawem ma jeszcze być, prawda, jego zwyżcenowy, więc warto nakopać sobie tego Zilliqę, żeby oczywiście mieć co wymienić na mocniejszego, czyli ETH, czy prawda, BTC dla siebie później, prawda, na wymianę dodatkową, bo będzie wzrost, to oczywiście jak będziemy mieli więcej tego coina ukopanego, to będziemy mieli większy też po wymianie BTC czy Ethereum, prawda, zwykłego, bo to możemy zrobić na Binance bez żadnego problemu. Co jeszcze byśmy tu zobaczyli? Jeszcze Ravencoina byśmy zobaczyli, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj
gdzie on tu teraz jest poukładany, to powinien być Kapow, ale... O nie, tak. Kapow, zobaczmy, tak. O, jest, Ravenkoi. Zobaczmy, jak poziom trudności. No poziom trudności nam, tak jak widzieliśmy wcześniej, zobaczcie sobie, tutaj tak rósł, potem troszkę spada, ale dopiero po zmianie na Kapow drastycznie nam zleciał w dół, no i został oczywiście na jakimś jednym poziomie, w tej chwili nawet się zmniejszył, że w tej chwili cały czas się utrzymuje na jakiejś tendencji niżowej, więc można więcej ukopać tego Ravencoina, chociaż coin, tak jak powiedziałem, sobie odświeżmy, jak się przedstawia. No ceny widzę, że nawet jeszcze zamiast wzrastać, to jeszcze spadają. Ile mamy ten Ravencoin w tej chwili nam cenowo wychodzi? Szukam. Zilliqua. Coś chyba pominąłem. Jest, Ravencoin, proszę bardzo. Na 54 pozycji. No 84% nam jeszcze się obniżyła cena oczywiście Ravencoina. Więc patrząc tutaj, moi drodzy, też jeszcze go sporo kopię kurników na tu minersie. Widzę najwięcej z 1931 minerów kopię. I Raven minerze właśnie tam, gdzie ja kopię sobie, to mamy 2730 górników pracuje i kopię. Chyba najwięcej na tym polu, tak, najwięcej na tym polu kopię właśnie minerów. 4 minuty temu było ostatnie znalezienie bloku tutaj na tym polu. Na pozostałych, no to tak, 10 minut, 26 minut temu, no różnie. Ja cały czas tutaj teraz pracuję. Najpierw kopałem sobie na tu minersie, ukopałem, jak była ta przejście, prawda, całe, no to tam trochę ukopałem, ponad 1000 sztuk, chyba 1060 coś. W tej chwili tutaj już na tym 986. No ten pól jest, wydaje mi się, troszeczkę lepszy, możliwości kopania więcej jest, dochodowości wydajniejszy jest, no i naprawdę bardzo ładne te wyniki są w kopaniu w haszrejcie, bo bez żadnego problemu tu pracuje, nie ma żadnych rejectów, nie ma żadnych problemów na G-minerze, moja koparka cały czas pracuje tutaj i tak jak widzicie, non stop są wydobycia tych poszczególnych ilości niewielkie, ale cały czas do przodu, oczywiście Ravencoina. No na 10.70 najlepiej się kopie i powiem wam, że na jakich kartach? 10.50 TI. W tej chwili na rynku wtórnym te karty są poszukiwane niesamowicie. Nagle wszyscy chcą kopać Ravencoina właśnie tymi kartami i tu mają drugą młodość, te karty w tej chwili odzyskały przez to, że przede wszystkim mają niski prąd i oczywiście mają, moi drodzy, bo nawet możemy zerknąć sobie, ja kopę tutaj na Nighthashu Ravencoina i mam, tak jak widzicie, powyżej 6400, tam do 6500 niektóre osiągają każda sztuka karty. No i mam ustawione trochę więcej prądu na 69, ale tak naprawdę to można byłoby ustawić 66, 67 i by też, prawda, na tym podobnym poziomie sobie mogły pracować. Ja troszeczkę dałem prądu im więcej, żeby stabilnie chodziły, żeby nie było problemu, bo Nighthash oczywiście rządzi się własnymi prawami ustawień i potrzebuje więcej prądu, żeby nam ładnie dopiero mogła pracować koparka. Prąd tam jest dość ważny, żeby tutaj do Nighthasha podać większy. Przy kopaniu na pulu możemy ten prąd obniżyć, ale przy Nighthashu to czy byśmy kopali Edhash, czy byśmy kopali jakiegoś innego algorytmu, prawda, coiny, to tam musimy dać więcej prądu przy kopaniu na Nighthashu. No i dlatego moje karty w tej chwili są najbardziej dochodowe, najrozsądniejsze, prawda, w tej klasie do kopania oczywiście moi drodzy, no coina, tutaj Ravencoina, więc dlatego ja sobie to zostawiłem i kopę w tej chwili tymi kartami pięknie właśnie na Nighthashu, żeby jak najbardziej wykorzystać potencjał tych moich, prawda, kart 1050 Ti. Co tutaj się dzieje na moim kanale, moi drodzy? No ostatnio, prawda, tak była przerwa, bo miałem znowu multum pracy, składanie, montowanie różnych koparek, jak i też oczywiście wiele tematów z nowymi górnikami, rozmowy, jakieś, prawda, rozstrzyganie strategii dla nich, co, jak ustawić, gdzie, co, na co się, jakie sprzęty ustawiamy, co my możemy inwestować. No wiele, wiele takich rzeczy musieliśmy wspólnie podyskutować, przemyśleć, tak żeby oczywiście każdemu móc tam, prawda, informacje przekazać i poinformować, powiedzieć jak, co, z czym, do której strony mamy ugryźć.
Więc materiały no, staram się robić jakoś tam raz, dwa razy w tygodniu, żeby też coś się działo na kanale, żebyście mogli coś śledzić, oglądać coś ciekawego, jak mi wpadnie. I oczywiście na ten temat, co będą jakieś testy następnych koparek, to oczywiście coś ciekawego, jak mi będzie się przedstawiało, że buduję coś innego na innych jakichś kartach, to będę wam chciał pokazać testy, wyniki ich pracy. Więc myślę, że będę niebawem, bo już zacząłem składać koparkę dla jednego górnika. Pawła, pozdrawiam cię tam, Pawle, moi drogi, na kartach 1070 GTX Asusa. No będą to karty nowe dla mnie, prawda, tutaj do po prezentacji na kanale, więc będziemy je mogli obejrzeć, tę koparkę, jak się przedstawia, jak ona działa, jakie są możliwości, prawda, zarobkowe, więc zobaczymy, jakie są wyniki na tych kartach, co się będzie tutaj przedstawiało. Co innego ciekawego, będzie następny materiał o kopaniu kolejnego coina na procesorach Ryzenach i nie tylko Ryzenach, bo już w tej chwili, prawda, przestałem kopać Monero, bo ukopałem już 3 sztuki, więc dla mnie to jest wystarczająco, więc chcę teraz sobie czegoś innego pokopać, ale to w następnym materiale będzie prezentacja, jak to się ma, co, gdzie, jak trzeba zrobić, żeby oczywiście sobie ustawić to nowe coina, co tam, prawda, można sobie pokopać procesorami. Ja jestem na razie bardziej zadowolony, nawet powiem szczerze, że większy dochód jest na tym nowym coinie niż na Monero i procesory się spełniają w 100% bez żadnego problemu przy kopaniu tego nowego coina, więc będę chciał wam oczywiście to zaprezentować, pokazać, jak, co, z czym się zarabia i oczywiście za możliwością też, żebyście wy sobie mogli to poustawiać na waszych własnych kopareczkach. Więc moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przemyślicie sobie temat tego portfela Atomic oczywiście, tak żebyście oczywiście mogli sobie coś tam dla siebie jak najbardziej wykorzystać jego potencjał. Bardzo ciekawy temat. Zawsze coś tam, bo górnik nie tylko musi cieszyć się z tego, że kopie, bo w tej chwili no to ta zyskowność z kopania no to jest taka sobie, więc musimy działać różnymi strategiami, żebyśmy mogli oprócz kopania jeszcze też sobie coś włożyć na jakąś lokatę, jeśli tam już ukopaliśmy albo gdzieś tam kupiliśmy, żeby sobie coś tam dodatkowego oczywiście zarobić długofalowo, bo z samego kopania to troszkę ciężko jest wyżyć, więc trzeba myśleć z różnymi kategoriami i perspektywami do przodu, żeby to dawało nam dodatkowy jeszcze profit. To, prawda, cała przygoda kryptominingowa dla nas samych. Więc jak najbardziej polecam sobie założyć ten portfel i pozabezpieczać go tam poprawnie, tak żeby było wszystko pewne i zabezpieczone dla was, pospisywać sobie wszystkie te frazy, to wszystkie klucze, tak żebyście mieli to pewne zabezpieczenie do tego swojego portfela. Więc pozdrawiam was, moi drodzy widzowie i górnicy, niech moc hashrate'u będzie z wami i zapraszam was do oglądania kolejnych materiałów. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, bo już przebiliśmy 1100 subskrypcji. Pięknie wam za to serce, z całego serca dziękuję i cieszę się, że coraz większym echem i dalekimi zasięgami docieram do nowych widzów tutaj na kanale i jak najbardziej czekam na wasze kolejne subskrypcje, czekam na wasze lajki, polubienia, wszystkie na komentarze pod materiałem tym, jak i każdym innym, wasze jakieś potrzeby, zapytania, problemy. Piszcie w formie komentarza, piszcie moi drodzy na maila foxbaksik40@gmail.com i oczywiście moi drodzy no na wszystkie, prawda, jakieś tematy związane z kryptominingiem, z kroparkami, oczywiście no z budową, modernizacją, ze strategiami, co kopać, gdzie kopać, co jest godniejsze uwagi, no i jakieś ustawienia, czegoś sobie nie radzicie, to oczywiście czekam na wasze tutaj jakieś, prawda, zapytania i służę wam wiedzą, pomocą, doświadczeniem i tym, co się czegoś już nauczyłem, żeby wam to przekazywać i oczywiście wam pomagać. Więc pozdrawiam was, moi widzowie, niech moc hashrate'u będzie z wami i do następnego materiału. Trzymajcie się, na razie, hej, hej!